Do Rady Nadzorczej powinna wejść osoba, która ma jakieś kompetencje. To powiem, co powiedział Romek Kurkiewicz. Ktoś ma coś weryfikować, to właśnie suweren. I że na przykład PiS jako partia ludowa, jeśli będzie zbyt arogancka, jeśli będzie zbyt zachłanna i taka nachalna w tym wszystkim, to zostanie potem dość szybko ukarana w następnych wyborach. Krótko, Romek, i zaraz Waldemar. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja podałem jeden przykład, gdzie nie są spełnione wymogi formalne, które określają poziom wykształcenia kandydata do pełnienia jakiejś funkcji państwowej, tak? Natomiast z tego Piotr Gursztyn robi sens, że konserwatyści nie mają prawa rządzić, czy są jakąś gorszą grupą. Otóż w kwalifikacjach merytorycznych do pełnienia funkcji zawodowych pogląd polityczny nie jest określony. Niech po prostu konserwatysta ma wyższe wykształcenie, to wtedy wejdzie do Rady Nadzorczej i będzie... Nie, definicji nie, lepiej wykształcenia. Ale kto broni panu Misiewiczowi się dokształcić? Ale pan Misiewicz jest rzeczywiście przykładem pewnej patologii, kiedy został wpuszczony do tych rad nadzorczych. Ale z kolei, na przykład liberalni komentatorzy bardzo się nabijali z niego, że on pracował w aptece. To jest pytanie, czy jak odbierała publika to? Moim zdaniem odbierała to bardzo negatywnie. Bo że to jest pogarda. Dokładnie tak, bo to był ten czas, kiedy setki tysięcy młodych ludzi, niezależnie od kompetencji, musiało wyjechać z Polski, bo po prostu tu nie było dla nich miejsca. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.